Wstaję rano, tyle ekspres. Nawet nie wiem już gdzie jestem. Ziomek obok wali kreskę, ona siedzi tam na krześle. Uśmiecha się do mnie, myślę, który to już dzień na bombie. Wiem, że zaczęliśmy w piątek, wiem też, że dzisiaj nie skończę. Wstaję rano, tyle ekspres. Nawet nie wiem już gdzie jestem. Ziomek obok wali kreskę, ona siedzi tam na krześle. Uśmiecha się do mnie, myślę, który to już dzień na bombie. Wiem, że zaczęliśmy w piątek, wiem też, że dzisiaj nie skończę. Więc na bombie lecę, ja lecę tak od dawna, chociaż mija rok za rokiem. Ja nie chcę dorastać, nie zrobiłem z rodziców dziadków, bo brat mnie wyprzedził. Choć miałem już moment, że chciałem się żenić, to było na etapie, gdy za mocno kochałem kurwę. A kilka miesięcy później zakochałem się w ćpunce. Prawie wziąłem na siebie bagaż wychowywania dziecka. Parę miesięcy później szczęścia chciałem szukać w tabletkach. Ta presja sprawiła, że popadłem w sinusoidę pomiędzy ogarniętym kolesiem i ćpunem na bombie. Życie ma słodki smak, ty gorzkie specyfiki ranią nozdrza. Ktoś zadał mi pytanie, Bartek, kurwa, ile można? Wstaję rano, tyle ekspres, nawet nie wiem już gdzie jestem. Ziomek obok wali kreskę, ona siedzi tam na krześle. Uśmiecha się do mnie, myślę, który to już dzień na bombie. Wiem, że zaczęliśmy w piątek, wiem też, że dzisiaj nie skończę. Wstaję rano, tyle ekspres, nawet nie wiem już gdzie jestem. Ziomek obok wali kreskę, ona siedzi tam na krześle. Uśmiecha się do mnie, myślę, który to już dzień na bombie. Wiem, że zaczęliśmy w piątek, wiem też, że dzisiaj nie skończę. Po wszystkich tych melanżach dobrze poznałem smak kaca. Myślałem, że się ogarnę po tym, jak miałem pierwszą zapaść. Pięć piguł, dużo wody, prawie zasnąłem snem wiecznym. Więc jak ja nie mogę spać, ten lifestyle był niebezpieczny. Intensywne bodźce, łatwe dupy, łatwy hajs. Później bezwzględności zjazd i później jeszcze raz. A później cały czas, tak proch pozabierał nas. Poznałem ludzi, co przez długi w bagażniku odwiedzili las. Gdzieś w tym wszystkim była ona, próbująca mi pomóc. Teraz ma dwóch synów, męża i ciepło w rodzinnym domu. Czasem myślę o tym, że mógłbym stać w jego butach, lecz głos w głowie pyta, Bartek, kogo próbujesz oszukać? Wstaję rano, tyle ekspres, nawet nie wiem już gdzie jestem. Ziomek obok wali kreskę, ona siedzi tam na krześle. Uśmiecha się do mnie, myślę, który to już dzień na bombie. Wiem, że zaczęliśmy w piątek, wiem też, że dzisiaj nie skończę. Wstaję rano, tyle ekspres, nawet nie wiem już gdzie jestem. Ziomek obok wali kreskę, ona siedzi tam na krześle. Uśmiecha się do mnie, myślę, który to już dzień na bombie. Wiem, że zaczęliśmy w piątek, wiem też, że dzisiaj nie skończę.